Witam wszystkich na kolejnym filmie. Dziś ganiam dalej za szczupakami oraz okoniami. Co uda się złowić, to nie wiem, no zobaczymy. Jest bardzo duże słońce i to nie pomaga w łowieniu, zwłaszcza szczupaków. Okoniom to jeszcze tak bardzo nie przeszkadza, jednak jest jakoś strasznie dużo od tamtego roku drobnego okonia na tym jeziorze i ciężko mi się przebić do tego naprawdę ładnego. Na filmie zobaczycie, ile różnych przynęt będę używał. Jak złowię na jakąś inną przynętę niż wcześniej pokazywałem jakąś rybę, to pokażę się tu albo tu, w którym się właśnie miejscu. Oczywiście jak nagrywam film, to musi ktoś zadzwonić. No zaraz wrócimy do rozmowy. Więc co ja jeszcze miałem powiedzieć? A na pewno no, pozdrawiam żonę, która przed chwilą dzwoniła. I chciałem powiedzieć, że o tej porze roku przy takiej pogodzie moja taktyka polega zawsze na pływaniu do godziny 19-20 za okoniem, a następnie za szczupakiem. No ale to też zależy, czy szczupak zaczyna ganiać gdzieś po trzcinach na wodzie i wtedy właśnie jak widzę jakąś aktywność szczupaka, to zanim dalej się ustawiam, nic na siłę. Z tego powodu, że szczupaki odbijają przynęty, cały czas kombinuję mniejsze, większe przynęty, jednak no ewidentnie coś mu nie odpowiada, ale jakieś tam na pewno uda się przechytrzyć i pewnie zobaczycie je na filmie, dlatego zapraszam na dalszą część filmu. Taki wyścigowiec. Ciężko go będzie nawet pokazać.
Mówiłem, że muszą być większe. O konie. No i taki okonek to już jest fajny. Kolejny piękny okonek, znaczy się ładny. I zmykaj. Większą. Aj ty, no. Kolejka. No, dajesz się? Nie. Nie pokażesz? No weź. Lepiej, co nie? A i spływaj. Kolejny wyścigowiec. Ładnie uderzył, fajnie powalczył. A teraz niech spływa. Odszczep się, kolego. Odbijał, tylko był z boku zaszczepiony. Spadaj.
No to zaczynamy polowanie na jakiegoś większego szczupaka. Przynęta dość duża, jak na mnie było, 5-calowa. I prowadzona rytmicznymi podszarpywaniami. Nie głęboko, bo gdzieś jakiś metr pod powierzchnią wody, no i zobaczymy. Tak prowadzę przynętę, ponieważ ostatnio widziałem, że szczupak ganiał na wodzie, więc liczę, że jakiś, który wyszedł zapolować, uderzy akurat w moją przynętę i że mu zasmakuje. A łowię na Swimfisha od Lunker City. Dostałem w końcu, o Boże, ja to dzisiaj gadam. Dostałem w końcu jakieś 5-calowe gumki. Na Allegro nie często się pojawiają, niestety. No ale jak tylko się pojawiły, to zakupiłem. No i próbujemy, zobaczymy, czy moja taktyka przyniesie efekt w postaci jakiegoś fajnego szczupaka. No to już jest ładna ryba raczej. Taktyka okazała się skuteczna. O, jest. No. Spokój, spokój, ależ ty waleczny. Skubaniec jest tak waleczny, że aż nie będę kombinował z pokazywaniem go. 70 ma na pewno. Zresztą zobaczcie sami i ocencie. Mam taka rybcia. No i wraca, gdzie jej miejsce. O. No tak, klasyk. Na łódce. O, na łódce jest żywy, a jak tego chcę wypuścić, to powoli odpływa. Ale piękny okoń chyba. Mam nadzieję, że to okoń, raczej okoń. Ale piękny. W pierwszym upadzie od razu walnął. Ta okoń piękny. No. Szczupak. Szybko, szybko. Karbon. O, jest. O, i wypluł przynętę. Takie zachowanie to jeszcze lubię. O, taki wyścigowiec. Zmykaj.
fajny kanek. Dobra, oj, oj. Nowa gumeczka, jak to mówią, daje radę. I zmykaj.